Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy inwestycyjny czwartek. Xelion. przegląd tygodnia z Piotrem Koczyńskim. Dzień dobry Państwu. I cóż, mamy połowę kwietnia. Sezonowość korzystna. Póki co nie działa teoretycznie, tak? Indeks SP 500 od początku kwietnia spadł już o 4,5%. Czy dajeże się w tej maszynie. No i dobrze. Ja wiem, że Państwo możecie się denerwować, ale twierdzę, że dobrze, dlatego że myśmy tutaj mówili i z Patrykiem, i z Kamilem o tym, że powinniśmy zobaczyć korektę w pierwszym kwartale. Pierwszy kwartał minął bez korekty, pomyliliśmy się i tylko jak tylko zaczął się drugi kwartał, zaczęła się korekta. Więc można powiedzieć, że po prostu się przesunęła. No bywa. Przesunęła się w czasie. Nie wiem, czy patrzyłeś ostatnio na wskaźnik Firę Grid, CNN, on już nie. jest na strachu. Na strachu już Ta, jest. Też to wywołało u mnie A. zaskoczenie i. Nie, szczerze, nie, nie Spoglądałem, bo myślałem, że po prostu cofnął się gdzieś tam na neutralnej, co tam patrzeć już nawet na strachu jest. Okay. Powiem Ci szczerze, że tak e, przestaję poważnie traktować ten wskaźnik, y, bo. Subiektywnie patrząc, ja nie widzę strachu na rynku jeszcze, pomimo tego, że jednak jakieś obsunięcie było to. to prawda. Znaczy, dla mnie ten wskaźnik jest istotny wtedy, kiedy zahacza o skrajne pozycje. To tak, znaczy skrajne pozycje extreme. mają znaczenie, ale między strachem a chciwością tak, tak, tak. to widać jest. To już jego różnica. wartość prognostyczna jest znikoma, o tak mogę powiedzieć. Ale jak wejdzie na pole skrajna chciwość, to ja mówię uwaga, Chwilę coś się zacznie, skrajny strach w drugą stronę. W związku z tym, na razie, po prostu jest według mnie rzeczywiście raczej neutralnie. 4 z groszami procent o, o, o spadku indeksów. No to naprawdę nie jest nic nadzwyczajnego. Do 10 to Wall Street traktuje to jako normalną korekta w biegu, prawie że. No. Ale na spółkach półprzewodnikowych już korekta pojawiła się, na przykład ten indeks tak. Philadelphia Semiconductor. Przecena od szczytu o 10%. No wczoraj ASML, zdaje się, trochę po, po, po zaszkodził. Prawda? Zaszkodził, ale dziś może pomóc z kolei. TSMC. Dokładnie. Ta, czyli tajwański producent, bo wczoraj ta ASML to oni produkują urządzenia do produkcji współprzewodników, takie bardzo na wysokim poziomie. Właściwie oni jedyni to, to produkują tego typu urządzenia. To jest zadziwiające, ale tak to jest. A TSMC to z kolei wypalarka praktycznie. Oni na bazie tych urządzeń robią te. I u... można powiedzieć, że ASML dostarcza sprzęt do Taiwan Semiconductor, tak a Taiwan Semiconductor tam... dostarcza sprzęt do Nvidii na przykład. Dobrze, tak jest. No, produkuje te, te układy scalone o tej gęstości 3 nanometry na przykład, 4 nanometry. To niedawno przeczytałem zresztą, że nie wiedziałem, że tak jest, że. Rzeczywiście gęstość wypalania jest taka, taka dokładność delitografii, ale pojedynczy tranzystor ma 40 kilka nanometrów. Także. Nie znam się kompletnie na tym, ale podejrzewam, okay. że, że to okay. są bardzo małe liczby. Tak, 10 do minus 9 chyba. Jesteś tutaj inżynierem. No byłem kiedyś. Inżynierem jest się na całe życie. No to prawda zostaje w głowie, wiecie państwo, naprawdę zostaje w głowie. Ja jak studiowałem, no mówiłem, że mam takie nakręcają nam na, na śrubce takie karby kolejne i uczą rozumowania takiego, a nie innego. To zostaje. Dobrze, wróćmy do rynków. W tym tygodniu chyba wydarzyło się to, co musiało się prędzej czy później wydarzyć. Powell stwierdził w swojej wypowiedzi, że coś nie tak z tą inflacją. że, że... się pomylił. Nie, chyba nie powiedział ja wprost, ja tak. ale powiedział, że jednak nie ma postępów w walce z inflacją w konsekwencji, w konsekwencji zareagowały jednak rentowności długu. W pewnym momencie mieliśmy dwójki amerykańskie w okolicach 5%, tak, tak. dziesiątki w okolicach 4-7% i już kwestia tej czerwcowej obniżki, ona zniknęła. W zasadzie prawdopodobieństwo jest teraz w okolicach 15%? Wydaje mi się, że, że, że bardzo małe rzeczywiście jest to prawdopodobieństwo czerwcowej. Nie powiem, że zerowe, no ale, ale no ja bym na jego miejscu tego nie robił. Szczególnie, że zaczynają się podnosić również głosy, że może trzeba będzie... Mówiliśmy chyba tydzień temu o tym, że, że Larry Summers mówił, że, że może trzeba będzie w przyszłym roku podnieść stopy procentowe. W związku z tym nie. nie, Fed nie pójdzie na, na, na taki układ, żeby zaryzykować za wczesną obniżkę stóp procentowych. Szczególnie, że Poprawiły się znacznie dane makro, sprzedaż detaliczna, tak, produkcja detal pełnosprawa całkiem no, niezła, a sprzedaż no, wręcz no. bardzo dobra. W związku z tym to, co żeśmy widzieli na początku roku, kiedy sygnalizowało, że gospodarka zwolnia, teraz nagle pokazuje się, że wcale nie zwalnia. No i, i w związku z tym naprawdę nie ma powodu do cięcia stóp. według mnie 1 maja, bo to 1 maja będziemy, będziemy świętowali. A 1 maja Fed ogłosi swoją decyzję tą przedczerwcową. No tam Paweł zapewne wręcz prawie zapowie to, że nie będzie obniżki stóp. Ale z tym rynek już się pogodził. Tak sądzisz? Ta. Wiesz, że jednak powinniśmy spodziewać się początku we wrześniu? Myślę, że nie padnie nazwa miesiąca. To myślę, że nie padnie, tylko że będzie. Większe, większy nacisk na to, o czym mówił no. właśnie chyba przed przedwczoraj, tak? w tym tygodniu, prawda? Że jednak Fed będzie musiał być bardzo ostrożny i że z tego, ten poziom stóp procentowy zostanie na dłużej. No na dłużej to nie znaczy na miesiąc, Myślę, że prawda? Rzeczywiście bardzo dużo zostało powiedziane w kwestii tego, że ten cykl rozpocznie się w połowie roku. Być może powinniśmy brać pod uwagę też scenariusz taki, że w lipcu, powiedzmy, pojawiłaby się jakaś obniżka i później nic może nie wiem nie będę zgadywał wydaje się, że obniżka w tym roku jest no prawie pewna, że trochę się zatkałem dlatego, że no Paweł prawie jednak no pojawia się to, gdzieś tam no objawy, ta to, la, dlaczego się przy tym prawie tak za, zaciąłem dlatego, że Paweł na nie wiem, nie na tym ostatnim, ale poprzednim po, po, po poprzednim posiedzeniu. Komitetu Federalnego Otwartego Rynku, Paweł powiedział, że ta obniżka w tym roku nastąpi. On właściwie to potwierdził, że nastąpi, to już bez żadnego znaku zapytania. W związku z tym jedna obniżka powinna być, ale czy będą dwie i kiedy, to nie jestem w stanie powiedzieć. Według mnie nikt w tej chwili nie jest w stanie tego przewidzieć. Widać też po wypowiedziach członków FOMC, że oni też stopniowo zaczynają się wycofywać tego, tak co już zostało. No Jeden jest plus, że, że za chwilę, już chyba w przyszłym tygodniu, ta, ta, to tsunami wypowiedzi członków Rezerwy Federalnej wygaśnie, bo będą mieli okres ciszy przed posiedzeniem. Tak i. W kluczową fazę wejdzie sezon wynikowy. Tak jest. Powoli się rozkręca. Banki opublikowały swoje wyniki różne takie. Były różne, ale tak w takim ujęciu ogólnym były one chyba lepsze od prognoz, ale nie powoliły inwestorów nie. na kolana zdecydowanie. I tutaj już wielokrotnie mówiliśmy, że ogólnie rzecz biorąc, poprawa wyników prognozowana na ten rok jest w wycenach akcji amerykańskich uwzględniona Otóż nawiązką. To. Otóż to. Tak, no i dzisiaj chyba Netflix, tak? 18, dzisiaj Netflix. Tak, akumulacja w następnym tygodniu, no, 23-24-25. Tak, alfabet, tak, tak, tak. tak. Ogólnie 40 ponad procent spółek inwestycyjnych. Akumulacja i kropkę tak. na D i postawi, znowu pauzujemy. Nie, no 2 maja to teoretycznie tylko Dzień Flagi, ale jak nam życie, Polska będzie na majówce 4- czy 5-dniowej. 2 maja Apple zakończy praktycznie tę serię. Także no teraz właśnie ten, 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 ta rozgrywka jest, a to jest ciekawa rozgrywka, dlatego że ostatnio, jak można było zauważyć, to NASDAQ prowadził indeksy do dołu. Nie bronił, tylko prowadził do dołu. Jak popatrzyłem się dzisiaj rano na no wykresy. Znaczmy, że od marca to słabość relatywna tak, NASDAQ. Tak, się. tak. No, popatrzyłem właśnie dzisiaj na wykresy poszczególnych spółek wiodących. Nvidia na przykład to na 22 maja chyba wyniki zawsze mniej więcej miesiąc później, no to 10% w plecy, Apple to już tam z 15%, no wszystko to nieźle staniało, prawda? Trzyma się w miarę dobrze Amazon i, 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 i Microsoft, w miarę no tam 3-4% straty to nic wielkiego. No, i zobaczymy teraz po wynikach, czy, czy właśnie to, to, że już staniały, nie spowoduje, nie spowoduje znowu kupna. I ja tak mocno podejrzewam, że tak może być. Choć Apple to ma pod górkę już od samego początku tak, roku. Tak, tak. Nie tak, wiem, tak, czy ty tak. wiesz, ale już Apple straciło rolę lidera w kapitalizacji. Na rynku smartfonów. Tak. Samsung go wyprzedził. A, no tak, no tak. No Spali tak. się grunt pod nogami. Nigdy nie byłem sympatykiem Apple, a. No dobrze, e, może przejdźmy do tematów geopolitycznych, bo one też były ważne no w szczególności wiele. w końcówce tego poprzedniego tygodnia, a teraz tak można powiedzieć, że wygasły, znalazły się na drugim planie. Jak uważasz, będzie odpowiedź Izraela? Będzie, no. Powiedzieli, że będzie, gęby z nie robią, w związku z tym na pewno będzie. Ten gabinet ich wojenny się zbierał chyba trzy razy. Jaka będzie? No powiedział chyba wczoraj, chyba wczoraj Netanyahu, premier Netanyahu, że oni wybierą formę i o, czas odpowiedzi tak, jak będą sami chcieli. Nikt nie będzie do niczego... Tak, do, chyba tam. Stany Zjednoczone tam mocno z nimi negocjowały. No, tak, ta, ta, tylko powiem. że Netanyahu y, prawdę mówiąc od pewnego czasu lekceważy Stany, dlatego że no, ma do wyboru albo ta wojna i w ogóle rozkręcenie takich namiętności wokół Izraela, namiętności całego świata. Popieramy Izrael pod nazwą zapominając o tym, kto zaczął tę zabawę. No ale to zostawmy. To może będzie takie specjalne, specjalne, specjalne spotkanie z człowiekiem, który tam Izrael odwiedza. Nasz człowiek tak, w Izraelu. Tak. Tak. Jeszcze zapowiemy dziś? No, dobrze, to ty zapowiesz. Okej, okay. zostawiam ci to. No w każdym razie on ma do wyboru albo wzrost tego napięcia i i obrona swojej pozycji albo więzienie, prawdę mówiąc. I to naprawdę wszyscy mówią. Premier Netanyahu, jeżeli straci władzę, to bardzo szybko może wylądować w więzieniu. No i ta sytuacja jest trudna, bo Stany w tym momencie mają niewielki wpływ na jego postępowanie. Co prawda cały świat w tej chwili wzywa Izrael do opamiętania się, żeby nie odpowiadał zbyt drastycznie. I wszyscy trzymają kciuki, żeby to było uderzenie gdzieś w Syrii na pozycji Iranu, a nie w samym Iranie. Jak będzie, to niestety tutaj nie da się tego przewidzieć. Świat powoli się uspokoił, czeka, czeka się na, ten, na tę odpowiedź Izraela, ale z mniejszym niepokojem niż tuż po irańskim ataku, który był, wiecie Państwo, to się słucha, czyta, widzi 300 dronów i rakiet poleciało na Izrael. Dron leci 9 godzin z Izrael, z Iranu do Izraela. 9 godzin. Więc mieli oni rzeczywiście oni żeby się na to. Wszystkich uprzedzili. To była tylko zabawa, a 300 no robi liczba, ach, 300 dronów. Codziennie leci 100 dronów z Rosji do, na Ukrainę, też irańskich, 100 z Rosji na Ukrainę. Codziennie. Jak to się ma na rynek ropy naftowej? Uspokoił się również dalej te zapasy chyba, bo 3% spadniało, miały Duże znaczenie, ale w tym tygodniu już nic praktycznie się nie. nie działo. Nie, uderzyła w tym szczycie oczekiwań na, na, na to co zrobi Izra w Iran, bo pierw czekaliśmy na Iran, a po teraz czekamy na Izrael. Na, no uderzyła gdzieś tam w 87 z groszami. No i tam jest zresztą poważny opór techniczny i przygasła, i teraz mamy tam 82-83 lata. Na chyba się. Na razie skończył. Chociaż jeżeli pamiętamy o tym, że zbliża się ten sezon wyjazdowy, wakacyjny, letni na półkuli północnej, no to ten popyt na paliwa powinien być większy i to nie powinno powodować spadku cen. O tak powiem delikatnie. Jeżeli chodzi też o geopolitykę, to warto zwrócić uwagę na to, co mogłoby przynieść takie już aktywne dołączenie się Iranu do tego konfliktu. Iran aktualnie eksportuje 2,5 miliona baryłek dziennie tak, i to głównie idzie do Chin. Tak. I nawet gdyby te kontrole eksportu zostały nasilone, to wydaje mi się, że ta ropa i tak by trafiała do. To jest Chin. tylko jedna. Prawdziwe zagrożenie. Po pierwsze, nie wierzcie Państwo, to chyba mówiłem tydzień temu, ale powtórzę, bo nie zmieniłem zdania, nie wierzcie Państwo, nawet uznanym dziennikarzom, którzy wieszczą trzecią wojnę światową, jakieś cuda cudeńka, to naprawdę tego nie będzie. To jeżeli, jeżeli rzeczywiście rozpocznie się poważna wymiana ognia na linii Izrael, Iran, to będzie wojna lokalna, nie światowa. Wybijmy sobie z głowy tą, tą wojnę światową. To już na pewno nie doprowadziłoby to do zamknięcia cieśniny Ormus. No właśnie bo tak ja ta, powiem, tego to... się świat boi najbardziej, prawda? Nie samego tego, że będą do siebie strzelali, tylko tego, że właśnie Iran zamknie cieśninę Ormus, a Amerykanie siłą swoimi lotniskowcami i innymi będą chcieli je odblokować. No i to rzeczywiście w tamtym regionie, na Bliskim Wschodzie, powodowałoby powstanie potężnego. Potężnego konfliktu. Nie obejmie to Polski, nie, boi, nie bójcie się Państwo. Znaczy mogło, wtedy objęłoby to tyle, że cena ropy wyskoczyłaby gwałtownie w górę. no To nie ulega wątpliwości. No, Przez ormus transportuje się 17%. no Ale, ale miało, ma to znaczenie i ma to znaczenie również psychologiczne. Już choćby nawet to, że, że na Morzu Czerwonym te, te ostrzały HUTI już zastopowały, za już spowodowały, że wiele, wiele towarów idzie naokoło Afryki przecież, prawda? Wydłuża proces, wydłuża, zwiększa cenę i tak dalej, i tak dalej. Więc ten, ten Ormus miałby, swoje, miałby swój wpływ na cenę ropy, na pewno. A też weźmie pod uwagę fakt, że przez Chiny Ormus dużo transportuje się do Chin. Znowuż pojawia się temat Chin. No tak. No i Chiny zrobiłyby sporo, żeby, żeby, żeby tego jednak... nie zrobił. Dokładnie. Prawda? No tak, tak. Więc raczej to jest to są strachy na lachy, ale mówię, no, mówimy, że najbardziej niebezpieczne byłoby właśnie zamknięcie cieśniny Ormus, zatkanie jej, ale, ale to jest chyba wątpliwe. Skoro już tak zaczęliśmy o tych Chinach, to może krótko skomentujmy dane, które pojawiły się za pierwszy kwartał. Zróżnicowane. Mieszane, powiedzmy, wzrost PKB zaskakująco wysoki, Chimniczny. sprzedaż detaliczna. Niższa od prognoz? No właśnie, I produkcja I jest, też taka sobie. Tak, w szczególności ta sprzedaż detaliczna jest troszkę tak. niepokojąca, bo to ożywienie gospodarcze miało opierać się przede wszystkim na konsumpcji, i też z drugiej strony mamy ciągle spadek cen nieruchomości w Chinach. Wprawdzie słabszy niż obserwowaliśmy rok temu, ale ciągle spadek. Ale też jednak bądźmy realistami, ten kryzys na rynku nieruchomości jest na tyle złożony, wielowątkowy, że z miesiąca na miesiąc te ceny nieruchomości zaczną rosnąć. Pamiętacie Państwo, że myśmy chyba od 20 lat zapowiadali kryzys na rynku nieruchomości. W kinach, więc budował się naprawdę długo. No i długo się rozładowuje. Nie będzie to 20 lat, ale kilka lat zajmie, zanim się rozładuje. Więc to jest normalne. Ta sprzedaż detaliczna rzeczywiście nieco martwi. No zobaczymy, bo to była sprzedaż za marzec, prawda? Czyli w część, w marcu coś część zaczęło się psuć. roku też była, prawda, chińskiego. Tak. Więc to te, mo, mogły być tu jakieś zaburzenia statystyczne. Zobaczymy, jakie będą następne dane. Ale, ale rzeczywiście to przestawienie wajchy na popyt wewnętrzny idzie no nie najlepiej. Za to na rynku akcji zaczynają się dać interesujące rzeczy. To prawda, Hang, Hang Seng nie daje, znaczy, dał sygnał kupna, po czym błyskawicznie zawrócił. Ale jest silniejszy od początku kwietnia niż S&P 500. Tak, ja dałem to Tak. Dwa punkty procentowe. Ale jeszcze silniejszy jest chyba Shanghai Kongo. Jest na lekkim plusie. Tak, tak, tak. Także tam coś się zaczyna dziać, i, i, i no to inwestowanie w Chiny wymaga cierpliwości chińskiej. Metodą kropla drążykami. I czasem szczęście. No to Mimo to przy inwestowaniu szczęście jest niezbędne. Oczywiście ale staramy się jednak zwiększać prawdopodobieństwo, o, żeby Takie mieć to szczęście. Nie, szczęście to jest składnik. Składnik w inwestowaniu, doświadczenie, wiedza, szczęście to są trzy czynniki. Tak. Zanim przejdziemy do pytań z czatu jeszcze na moment zatrzymamy się w Polsce, na naszym krajowym podwórku w szczególności ta sesja wtorkowa była zaskakująco słaba. Rzadko widzimy MWIK 40 spadający o ponad 3%. Specjalnie musiałem sprawdzić, kiedy ostatnio był taki jednisesyjny spadek i wyobraź sobie, że ostatnio we wrześniu 2022 roku MWIK 40 Aha. spadł o tyle w trakcie jednej sesji. A pamiętajmy, że wtedy mieliśmy rynek niedźwiedzia bezce. Wprawdzie już kończący się, ale... Tak, to, było to rynek zachowanie było niezwykłe. Ja patrzyłem na to naprawdę szeroko otwartymi oczyma, napisałem... I na Twitterze i na LinkedInie, że sprzedaż na panice jest słabym pomysłem. No i tak nas już następnego dnia widzieliśmy, że rzeczywiście był to słaby pomysł. Ale dopiero no, byliśmy w, w Katowicach na, na, na spotkaniu z klientami, dużo się działo, także nie miałem specjalnie czasu na myślenie o tym, ale dopiero wczoraj wieczorem doszedłem do wniosku, że, że chyba wiem, co się stało. bo Alegro. Tak, to jest jedna z testów. Ja jej nie popieram. No Ale dlatego... wydaje mi się, że dorzuciła swoje trzy grosze. Do tego. W szczególności tak. w kontekście MWIG-u 40. Tak, tak. Strypton's 40 tak. są tak. w Ja, ja tak. się obawiam, że po prostu stałe umocnienie dolara na rynkach światowych. Zauważcie Państwo, to dzisiaj pojawiła się rano informacja, że Korea, Japonia i Stany wydały wspólne oświadczenie na temat. Zbyt dużej siły dolara, czyli to, co grozi już jakąś interwencją, prawda? Ja się nie dziwię, bo jak patrzę na Jena, 154-155 Jenów za dolara, naprawdę no niesamowite. 20% prawie w ciągu roku, w ciągu 12 miesięcy osłabienia, czyli wzrostu kursu. No to wygląda nieciekawie. Więc ten stały wzrost dolara zaczął nie, inwestorów zagranicznych straszyć. To jest moja teza, to ona nie musi być prawdziwa. Też pamiętajmy, że okej, okay, zgadzam się z tym, ale to dotyczy przede wszystkim WIG-20. Tak, najbardziej tak, tak. zagadkowy był ten MWIG-40. Na to nie patrzyłem, powiem, powiem szczerze, na to nie patrzyłem, jeżeli chodzi o WIG-20 połączeniu z potężną ceną złotego, naprawdę potężną, prawie 1,5 procent euro i prawie euro złoty i dolar złoty, naprawdę potężne. Na rynkach walutowych rzadko się to zdarza. Spojrzałem sobie specjalnie w tym samym czasie na forinta i na koronę. Tam się nic nie działo zupełnie. W związku z tym to nie można powiedzieć, że o, uciekali z krajów rozwijających się. Nie, wydaje się, że ci, którzy grali na polskim rynku dość dawna już na umocnienie złotego i wzrost cen akcji zagranica wymieniała dolara czy tam euro na złotego inwestowała w akcje prowadziła to do góry mówię o indeksach zarabiała na akcjach zarabiała na umocniającym się złoty postanowili częściowo wyjść z Polski i opuszczając akcje gpw wymieniali w drugą stronę czyli Złotego na dolary i euro, i wracali do domu. Pytanie: ilu ich wymieni to zrobiło? No tego tak, nie jak wiem. widać. Zaczęli wracać. natomiast wraca wraca Miejmy nadzieję, że. No, wracając jak do... wyszli, to będą za chwilę wracali. Tak. Miejmy taką nadzieję. Wracając natomiast do tej e, teorii Allegro, e, pojawiła się informacja. To jest niespodziewanie dla niektórych, że była przyspieszona księga popytu i sprzedano sporo tych akcji Allegro inwestorom instytucjonalnym, bo na kwotę prawie 2 miliardów złotych. Zainteresowanie było duże, bo cena uwzględniała dyskonto 7% do ceny rynkowej i to mogło w jakimś stopniu wpłynąć na podaż innych walorów w portfelach. Tak, no jest to, że niektóre fundusze się, tak powiem, pozbywały części swoich akcji po to, żeby kupić Allegro. No. Może i tak, ale, ale no, a skąd ten złoty? Dlaczego ten złoty tak stracił? To mi nie gra. Ba, bardziej przemawia do mnie moja własna teoria. Czasami Wybaczcie prawda jest Państwa. gdzieś po środku. No, no, tak, może być. Te tak, dwa czynniki być. mogły być razem rolę. Tak jest. Drodzy Państwo, zapraszamy teraz na krótką przerwę, a po przerwie pytania z czatu. Witamy Państwa po krótkiej przerwie. Dziś będziemy musieli skończyć punktualnie o godzinie 10.40, więc postaramy się przejść przez wszystkie pytania z czatu, ale może to być niemożliwe, bo jest ich sporo, jak zwykle i dobrze. Może niektóre się pokrywają, może na niektóre już żeśmy odpowiedzieli. Tak, na przykład odpowiedzieliśmy poniekąd na pytanie dotyczące naszego WIG-20. Tam się niewiele dzieje, proszę Państwa. Naprawdę, nie, 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 nie panikujmy. Nawet, tym, nawet po tym spadku o 2,7%, czy tam 2,5% wtorkowym, to było chyba 6% od, od szczytu, od ostatniego szczytu, 2540 chyba był szczyt. Naprawdę, to, to jest zdrowa korekta. Nie, nie panikowałbym. Nie ma sygnału sprzedaży. Obok tego też pojawiło się pytanie o złotego. Ten temat też również no poruszyliśmy. Właśnie, no. No, naszym zdaniem jednak złoty nadal może się umacniać i ja zakładam, że bardzo prawdopodobnie jest scenariusz powrotu do tych poziomów, na przykład 4,26 na Europę. To jest kwestia tylko i wyłącznie tego, żeby dolar przestał zyskiwać do innych walut. A to się nastąpi wtedy, kiedy rynek znowu zacznie grać na obniżkę w Stanach Zjednoczonych. Jasne. Pytanie o Bliski Wschód. No to żeśmy mówili i tutaj nic dodać chyba nie na razie, bo, 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 bo czekamy na odpowiedź Pytanie konkretnie brzmi, czy w tej sytuacji urośnie równocześnie cała trójka złoto, dolar, ropa. A z tym złotem to jest w ogóle ciekawa sytuacja. Obserwowałeś zapewne zachowanie złota w piątek, w tej drugiej części tak. sesji, kiedy poważnie już inwestorzy zaczęli się bać tego, Irańskiego ataku i wtedy złoto i srebro zaczęło tanieć. I... Znaczy to było zabawne, dlatego że złoto zyskiwało tam chyba około 2%, 2400 z dużym groszem yy, poleciało, a jeszcze lepiej wyglądało srebro. Ono odrożało 5% naprawdę, po czym wszystko zawróciło nagle i złoto straciło ponad 1%, a srebro zakończyło neutralnie. No, to, to, ja szukałem wydarzenia, które mogłoby to spowodować. Nie, nie było żadnego wydarzenia. Po prostu część rynku doszła do wniosku, trzeba realizować, realizować na tej panice kupna, trzeba realizować zyski. Tyle. Wydaje mi się, że to jest też kwestia handlu algorytmicznego. Tak, no to działa na, pewno. na takiej zasadzie, że jeżeli pojawia się awersja do ryzyka, pojawia się większa zmienność, to algorytmy wyrzucają z portfela te składniki, które charakteryzują się największą zmiennością, akcje. Jest to jednak mimo wszystko też srebro i złoto. Jest tak, bardziej tak. zmienne niż na przykład składniki dłużne. Absolutnie się, zgadzam. Błużne, Absolutnie się e, zgadzam. Ale no. Pomimo tego jednak, złoto czy srebro to są aktywa, które są, są kupowane w, chwili, w sytuacji, grane, w tak, w sytuacji napięć geopolitycznych, bo są kupowane już poprzez świadome decyzje inwestorów. Goldman Sachs, jak czytałem dzisiaj, chyba nawet podniósł prognozę do 2700 na, na, na złocie. To nawet to potężne umocnienie dolara w ostatnich czasach, w ostatnich tygodniach, bo naprawdę było spore. No nie zaszkodziło złotu, a to jest ewenement, to jest bardzo ciekawy sygnał. To jest naprawdę bardzo ciekawe. Mieliśmy rentowności na krótkim Bezda? końcu w okolicach 5%. a to złoto zupełnie na to nie reagowało, nie tak reagowało jest, na tak. silnego wybara. rynek. Bardzo silny. Też pytanie jest o srebro i to gdzie jest? górny przedział do którego możemy dotrzeć czy prawda. jest jakikolwiek Nie ma. No Bo szczyty 30 dolarów były... za, za uncję srebra to w centach się liczy 3000 poziom 3000 to to jest ten, ten ostatni opór ostatnia granica ostatnia forteca niedźwiedzi no a potem to już jest i the limit, tak? Nie, bo... Szczyt był w okolicach 50 dolarów w 2030, chyba. Ale w 2011. A ty ja tak daleko nie patrzyłem, tak? tak? Tak, tak. Jesteśmy daleko od szczytów, jeżeli chodzi o srebro. Więc jeżeli mielibyśmy patrzeć na tę kategorię, Kamil chyba wspominał o tym, że widziałby w tym roku nawet w okolicach 40. Nie, nie, no ja, Kamil lubi poziomy, ja nienawidzę podawać klienci poziomy. Klienci też lubią. Poziomy. Ja wiem, że klienci lubią i to później się przebija. Tutaj analityk powiedział, że to, to i sió, potem jak analityk się pomyli, a na pewno się pomyli, to od razu Państwo. Ja widzę mówię. Piotrze, że ciągnie się za Tobą te 3000 na WIG20. Nie, no to już powiedziałem, trudno będę podtrzymywał. E, Najwyżej się pośmiejecie Państwo. No, ale nie 90. Albo wjedzie, nie wjedzie tort pod koniec roku. Albo wjedzie tort, ok, z 30 świeczkami. To by było fajne nawet. By tak. Ja bym nawet 37 przyjął, połowę swojego wieku bym przyjął spokojnie. Co my tu jeszcze mamy? Izrael. To już poruszaliśmy ten temat. Allegro również poruszaliśmy. Słówko na temat Chin. Ten temat również poruszaliśmy. Hmm. Tam jest ciekawie. Chiny naprawdę, no myśmy w barometrze jeszcze podnieśli trochę Chiny, prawda? Tak, oczywiście. Chiny podnieśliśmy tak. już od początku tego kwartału. No zakładając, że uwaga, to jest dobra alternatywa. Właśnie wymagana. Wyniki Taiwan Semiconductor okazały się dobre. Co panowie sądzicie o akcjach Dino na aktualnym poziomie? Nie ja wiem, ja jaki tam jest związek między Tajwanem. i... się w ogóle nie powiadam. a, a Dino i też... Jeśli te chodzi Lidl. o Dino, no to ta wojna cenowa, która jest aktualnie w Polsce, może być problematyczna. Do ale Dino też wchodzi w tę wojnę między Lidlem a Biedronką? Nie, ale pośrednio może też dostawać. Wyrywać, tak? Tak. No, może tak być. Jak oceniamy perspektywy dla rynku obligacji w kontekście sygnałów dobiegających z fed Rentowności na całym świecie kolejny raz na atrakcyjnych poziomach. Póki rosną, to, to, to są na atrakcyjnych poziomach i jest podstawa do tego, żeby zaczęły spadać, no bo no, nikt się na razie nie wycofuje z perspektyw obniżek stóp a skoro tak, to rentowności powinny zacząć spadać. Inflacja w Stanach jest ja, dla nich dość wysoka, bo 3,5% to jest dość dużo, no ale, ale powinna rzeczywiście powoli spadać. To, że ona będzie, że ta walka z inflacją będzie trudna, to myśmy tu zapowiadali, dlatego że baza z poprzedniego roku w Stanach szybko się obniżała i w związku z tym w porównaniu do zeszłego roku, no to trudno oduszenie tej inflacji. Ważne jest to, że kolejnym ruchem będzie obniżka stóp tak, procentowych. Tak, no i na to rynek obligacji. Tak, i jeżeli mamy aktualnie znowu poziomy obligacji e, dwuletnich amerykańskich, skarbowych w okolicach 5%, stopa wolna od ryzyka jest też w okolicach 5%, to siłą rzeczy jest to naprawdę atrakcyjny poziom do tego, żeby zajmować e, pozycję na rynku. Ja rynku. jeszcze raz powiem, bo to już mówiliśmy za trzy razy, a w tej chwili widzę. W mediach się rozkręca ta fala. Dopiero a niewiele czasu zostało, że ci z państwa, które mają obligacje Skarbu Państwa z terminem marzec, kwiecień, powinni rozważyć wykup przedterminowy i inwestycje albo w fundusze obligacji, albo w nowe serie obligacji Skarbu Państwa. Dlatego że inflacja była na tak niskim poziomie, że następny rok będzie. No, trzy z groszami to nie okazji jest. Okazji można też szukać teraz nawet na rynku funduszy dłużnych. To, to Rento powiedziałem. Rentowności. Tak. To ze względu na to, że rentowności dziesiątek polskich w okolicach 5,70. I tutaj w zasadzie można opierać się na tej samej teorii. Stopa wolna od ryzyka to jest teraz w okolicach prawie, że rentowności obligacji. No tak, tak, tak. Więc tak, jeżeli... ja, ja mówię, że oczywiście dla. Dużo lepsze w tym roku wyniki dają fundusze dłużne, tak, ja to o tym mówię, że jeżeli wyjdziecie ze skarbowych, to, to rozważcie dłużne. Pani Aleksandra e, pisze, zawsze w mediach słyszymy o zwolnieniach grupowych w Polsce w różnych branżach IT, nie tylko, których rozmiar jest wielokrotnie wyższy niż ten przed rokiem. Jaki jest powód takiej sytuacji? Płace. IT? Nie, myślę, że IT też, tak. IT to chyba jednak po prostu w pewnym momencie zabrnęło Przestyt, to za daleko, tak, przesyt, 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 za dużo ludzi było zatrudnionych. Generalnie przesyt, ale rzeczywiście to zwolnienia, ja czytam o tym, że wiele firm zwalnia pracowników. No, proszę państwa, no 20% sfera publiczna, 30% nauczyciele, 20% płaca minimalna, to wszystko pociągnie płacę do góry, reszcie też. No, po prostu niektórym przestało się to kalkulować. Przenoszą się w inne rejony świata. I tyle. Coś za coś. Czasem pojawia się taka sytuacja, że trzeba zwalniać. Tesla też ogłosiła zwolnienia. Ostatnio tak, słyszałeś, dziesięcioprocentowe. Tak. tak jest. Też chciałbym zwrócić uwagę, że spółki technologiczne pod koniec 22 również ogłaszały zwolnienia, ale z punktu widzenia społecznego to zła informacja, z dla punktu widzenia super. akcjonariuszy jest to dla dobra informacja. To cost -cutting. Niestety, tak działa rynek. Tak jest. Cięcie kosztów, proszę państwa. Pan Waldi mówi, że wspominaliśmy o tym, że czekają nas lepsze czasy dla portfeli 60-40, czy nadal to podtrzymujemy. Czyli portfele, gdzie podejrzewam 60% akcji, 40 obligacji. Na, na, na razie tak. tak Patrząc ja na to, jakie tak. mamy rentowności, odnosząc to do tego, co już tutaj powiedzieliśmy, to rzeczywiście trzeba korzystać z tej okazji i trzeba mieć ten dług portfela Zdecydowanie. Pytanie o. Ceny nieruchomości w Polsce, czy mogą zacząć spadać? Pytanie jest właśnie, czy mogą zacząć spadać? Nie no, mogą, to zawsze mogą, wiecie Państwo. Zawsze tak, jak ktoś pyta mnie, czy coś może się stać, to ja mówię, że prawdopodobieństwo tego, że jezioro na Warmii i Mazurach zamarznie w sierpniu, istnieje, tylko że jest skrajnie niskie. W związku z tym, no, czy mogą? No mogą to nie jest tak, jak to, to zamarznięcie jeziora w sierpniu na Warmii i Mazurach. Prawdopodobieństwo jest dużo wyższe, e, aczkolwiek z tym może być problem przez ten kredyt 0%, tak zwany, czy tam mieszkanie na start to się nazywa. Myśmy omawiali to chyba z Kamilem niedawno. E, ja twierdzę, że są przesłanki, żeby twierdzić, że tym razem ten program nie napędzi wzrost cen, wzrostu cen, że e, albo się one ustabilizują, albo zaczną lekko spadać. Dlatego, że zniknie w dużej części popyt gotówkowy, który do tej pory to było 60-70% mieszkań kupowanych, było za gotówkę jako inwestycja. Powtórzę jeszcze rozumowanie swoje, być może błędne, że jeżeli chodzi o wynajem, to jest 25% więcej ofert wynajmu, wynajmę mieszkanie, niż chętnych do wynajęcia mieszkania. I że, jak czytałem ostatnio, 14 z 14-17 miast spadły ceny wynajmu. Ceny wyna wynajmu w tej chwili, te 4-5% góra netto z wynajmu rocznie, to nie jest to, co tygryski lubią najbardziej, bo jak żeśmy mówili tutaj z, z Patrykiem, na funduszach dłużnych można mieć 8%, prawda? W związku z tym, jeżeli ten popyt będzie wygasał kasowy, gotówkowy, no to będzie przeciwwaga dla kredytu 0% i powinno co najmniej zastopować ceny mieszkań. No to, że się czyta, że 20% wzrosły, to wzrosły w stosunku do zeszłego roku, o tej porze, więc tym się nie należy wcale kierować. Potwierdzam, Ekspertem od rynku nieruchomości nie czuję się, ale potwierdzam, że rentowność jest w okolicach 8% na rynku w głusznych teraz. Pytanie o ECB. Czy pójdzie swoją drogą, czy jednak będzie czekało na FED? Ostatnie wypowiedzi sygnalizują, że chyba pójdzie swoją drogą, ale z osiąganiem i w czerwcu zrobił pierwszą obniżkę. Wszystko na to wskazuje. Taka odważna nawet ostatnia wypowiedź Christine Lagarde na to by wskazywała. Tak. Byłem ciekawy tej wypowiedzi bo jednak wiele się zmieniło w kontekście Fedu, planów Fedu, a jednak chyba w Europejskim Banku Centralnym Przeba, że, stoją no, problemy. Niestety nasza gospodarka ma problemy i trzeba jej pomóc po prostu. Pytanie, czy powinniśmy spodziewać się 10% korekty na S&P 500? No nie, no to zawsze trzeba się spodziewać. Już mamy 4,5. Już jest 4,5, ponad... to, 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 to dlaczego nie ma być drugie 4,5? No, to, to naprawdę nic groźnego, wręcz bardzo dobrze. I pytanie od pana Kacpra: Czy patrząc na ostatnie dane, można twierdzić, że polityka monetarna w Stanach jest nieskuteczna? to, to ciekawe. Wydaje się, że jest mniej skuteczna niż kiedyś o, zdecydowanie. To bardzo dobrze. Tak, szukałem określenia, mniej skuteczna niż kiedyś. Tak. Polityka fiskalna chyba tutaj tak, odgrywa tak, tak, większą tak, rolę. Tak, tak. Tu, je, tu jest rzeczywiście FED ma problem, oczywiście ma problem i cały świat ma problem z FEDEM nawiasem mówiąc. Nawet dzisiaj taki tytuł chyba był, któregoś artykułu w Bloombergu że cały świat ma problem z tym, że FED nie, nie potrafi zwalczyć inflacji. No i, i tyle. No, FED ma dwa zadania, zawsze podkreślam, dwa mandaty. Walka o, 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 o tą inflację jak najniższą, dwuprocentową dla nich. No i o rynek pracy, o pełne zatrudnienie na rynku pracy. Musi to wyważyć. W związku z tym, gdyby z tych 5,25, 5,5 poszedł gdzieś tam ku szuszce, jeżeli chodzi o, 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 o stopy procentowe, no mógłby zarówność gospodarkę, która w tej chwili trzyma się świetnie, nawet przy tym poziomie stóp procentowych. Więc można powiedzieć, że połowicznie działa prawidłowo, no bo rynek pracy jest w dobrej formie. A mają dwa mandaty, więc. Tak, pojawiło się kilka takich nietypowych zjawisk w Stanach, w szczególności po COVID-zie, chomikowanie pracy. Wcześniej, gdy była inflacja, podwyższano marże, dlatego gdy wzrosły koszty zadłużenia, to było z czego schodzić na tych marżach. No inna kwestia też jest taka, że w Stanach Zjednoczonych, w szczególności w gronie tych dużych spółek popularnym Popularną formą finansowania jest dług o stałej stopie. Tak. Tak, tak samo, tak. jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne. Tak, FRM, jeżeli chodzi o kredyt hipoteczny, to zdecydowanie, nawet 90-parę procent jest z tym w tej formie FRM, czyli Fixed Rate right Mortgage. Kiedy pierwsza obniżka Fedu? Stawiałbyś, że ta się, jednak czy. No lipiec Typowy to ruchu. trochę byłaby dziwna. Wiesz, tu jest jeden problem. Mianowicie w listopadzie są wybory, a oni niespecjalnie chętnie robią jakieś zdecydowane ruchy, które mogłyby być interpretowane jako pomoc dla któregoś z kandydatów. W związku z tym, jeżeli na to patrzę, to chyba nietypowo, czyli lipiec. No, no tam w tak przeciwieństwie nie do niektórych porówna. państw nie ma powiązania między no, polityką właśnie. a polityką. No właśnie. No, mówię, bo chyba Chyba bardziej prawdopodobny, choć nietypowy, byłby lipiec. No ale to to, to w każdej chwili mo, mo, mogę zmienić zdanie. Dobrze, Piotrze, wybija godzina 10.40. Już musimy zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie wyjątkowo szybciej niż zwykle. No I tak zawsze gadamy długo, ale Spokojnie. Wyczerpujemy wiele tematów. Yes. Bardzo Ci dziękuję za dziękuję dzisiejszą Państwu, rozmowę. Yes. Państwu bardzo również dziękuję za udział i chciałbym Państwa zaprosić na nową serię, która za niedługo startuje na naszym kanale YouTube. Będzie to seria Okiem partnera Xelion. Będziemy poruszać przeróżne tematy. Tematy złożone, często na styku rynków kapitałowych albo mających przynajmniej wpływ na rynki kapitałowe. I na pierwszy ogień pójdzie tym razem Izrael. O skomplikowanej sytuacji w Izraelu opowie Maciek Żalinas, partner Kselion regionu Warszawa. Serdecznie zapraszamy. Więcej informacji pojawi się już za niedługo na naszych mediach społecznościowych. Raz jeszcze dziękuję. Do usłyszenia.